termination of pregnancy, even in a very early stages, will be banned. So what it means for women? It means that women will be dying as a result of women will be dying if the pregnancy or even very early pregnancy is endangered. Women will be dying if they are raped and at the age of 12 years old, the parents who are raped at the age of 12 years old, because they will not be able to terminate the pregnancy. Ectopic pregnancies will have to be carried on till naturally results. So those bills are medieval ideas. Here in Ireland, we are fighting to repeal the 8th Amendment. In Poland, they are going backwards. They want to introduce something that is completely unheard of in the European Union. We are here because many of us, like me, we are Polish. I am at home here, so Ireland is my home. So that's why we are fighting for both cases. And women's rights have no borders. We are EU. We are the members of the EU. Women's rights should be protected by the EU law. We should be fighting for this. Doesn't matter if we are Irish, we are Polish, or we are from Malta. We deserve to be treated like human beings because we are human beings. We are women, we are human beings. So we are fighting for our rights. So thank you so much for being here. Thank you all the Polish, Irish people, and I don't know who else is here. Thank you all the girls, all the boys, all the women, all the men. And we have to keep on fighting. It's not our first protest, but it's definitely not the last one. We'll not give up till our rights are protected. And I can't believe I've been doing this for over 20 years, and I hope that it will be over soon. I just want to see the rights of women to be protected everywhere, in Ireland, in Poland, everywhere in the European Union for a start, and then in other places of the world. So thank you so much, and let's keep on fighting. Directly affects us. We are sick of the lying politicians who endanger mothers and children in the name of sanctity of life. We will not stand for denying pregnant women the prenatal care that is their basic human right guaranteed by international law. Tightening of controls over women's bodies will severely limit the access to the medical help we need and deserve. Ignoring problems that single mother, impoverished women, and those in need of medical attention face every single day is not going to help Poland. We want to feel safe in our own country. Let us give birth and raise children in peace instead of threaten, scold, and punish. Threatening to imprison doctors if they carry out prenatal tests needs to stop now. The nature of a miscarriage is not for a prosecutor to determine. We do not want to live in fear of pregnancy. We do not want to live in fear of losing our lives. We will not give birth if we are dead. Poland, a democratic country, an EU member state, in 2016 has no regard for basic human rights, for women's rights, for our rights. We want our choice back. We want the control. Our choice, our bodies, our choice, our bodies, our choice, our bodies, our choice, our bodies, our choice. Byliśmy w tym samym miejscu 6 miesięcy temu i prosiliśmy o naszą władzę o opamiętanie się. Prosiliśmy, żeby posłuchali połowy polskiego społeczeństwa, kobiet, jeśli nie więcej, tak? Nie posłuchali. Więc zebraliśmy 215 tysięcy podpisów pod projektem ustawy Ratujmy Kobiety. Został wyrzucony do kosza w pierwszym czytaniu. Więc dzisiaj kobiety w Polsce, setki tysięcy, jeśli nie miliony kobiet, wyszły na ulicę, zamiast pójść do pracy. A na to pan Waszczykowski powiedział, przestańcie się przebierać i bawić, mamy ważniejsze tematy, niż to czasu nasze życia i nasze ciała. Więc zamiast tego zajmują się ustawą, która będzie zabijać. Ustawą, która spowoduje, że kobiety, nawet młode nastolatki, będą zmuszone rodzić dzieci swoich oprawców, czasem swoich ojców albo swoich wujków.
ustawą, która spowoduje, że kobiety, nawet najbardziej wyczekiwanej ciąży, kiedy okaże się, że dziecko jest na tyle zaplanowane, że umrze w godzinach po porodzie, będą musiały czekać, aż ta ciąża umrze, albo oglądać, jak ich dziecko umiera w cierpieniach. Pamiętacie sprawę Hazana, tak? Ile jeszcze będziemy musiały mieć takich przypadków, już nawet w tym momencie przy tej ustawie? Kiedy Państwo sobie za sprawę, kiedy zaczyna słuchać? Kiedy zobaczą, że ta ustawa nie działa, że ta ustawa jest makabryczna? Ile z polskich nastolatek będzie musiało znaleźć w ciążę i urodzić dziecka swoich oprawców? Ile z nas będzie musiało umrzeć, zanim zobaczą, jak ta ustawa jest makabryczna? My nie pozwolimy na to, aby Państwo korzystało z naszych ciał, aby przypodobać się kościelnym hierarchom. Nie pozwolimy również na to, aby Państwo ryzykowało naszym ciałem i naszym życiem dla swojego romansu pomiędzy władzą a Kościołem. Moja... Sorry, for fun.